Czas na informację od tej oddolnie niesionej pomocy, za którą stanęli Rotarianie z Rotary Klub Bartoszyce-Lidzbark Warmiński. Zasięgiem swej pomocy objęli uchodźców, którzy na terenie gminy Bisztynek znaleźli bezpieczną przystań. Jak się okazuje, wiele życzliwych osób gotowych udzielić im wsparcia. Tak jak wiele gmin w Polsce, również z pomocą uchodźcom ruszyła gmina Bisztynek. Już w pierwszych dniach oferując im bezpieczne miejsce i wsparcie. My żeśmy wykonali zadanie, o jakie zwrócił się do nas właśnie pan wojewoda i ze swoimi służbami, bo też trzeba wspomnieć o tym, że ze strony właśnie tutaj pana wojewody było dofinansowanie do utrzymania, że tak powiem, tych miejsc całodobowych i tych 12 osób, które się w Bisztynku pojawiły. Ale też trzeba naprawdę, i to w Bisztynku było bardzo widać, myślę, że w całej Polsce, wielkie zaangażowanie osób prywatnych, które indywidualnie chciały się do tego przyczynić. U nas oprócz takich zbiórek typowo związanych z tą działalnością urzędu, zaangażowała się i stworzyła grupa ludzi pomagająca uchodźcom Ukrainie. Zresztą w ramie lidzbarskiej zbierali różnego rodzaju dary, jeździli na granicę, zawozili to, więc naprawdę było czuć ten taki entuzjazm i chęć udzielania pomocy w tej tragicznej sytuacji tym mieszkańcom Ukrainy. Bo ta pomoc wciąż jest niezbędna i w tym zadaniu swą rolę spełnia Klub Rotary Bartoszyce-Lidzbark Warmiński, ale warto podkreślić, że jest on obecny na terenie gminy Bisztynek od dawna. Stąd i współpraca z miejscowym samorządem układa się bardzo pozytywnie. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś mnie prosi o pomoc i czy są jakieś inicjatywy oddolne, i jest to właśnie tego typu działanie, to po prostu trzeba tylko pomagać i tyle. Tym samym Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku dzięki zaangażowaniu Rotarian bogatszy jest o profesjonalnie wyposażoną pralnię, a teraz nowi mieszkańcy Bisztynka objęci zostali ich pomocą. Możemy tak powiedzieć, gdyż w dniu dzisiejszym obdarowaliśmy troje dzieci laptopami. Do tego pan burmistrz był uprzejmy dołączyć jeszcze myszki, do tego opakowanie, żeby te laptopy jak najdłużej dzieciom służyły. No jest to coś szczególnego. W tym dniu akurat znajdujemy się w Bisztynku na terenie Urzędu Miasta i Gminy i bardzo nam miło, że kolejnym uchodźcom mogliśmy pomóc. Szczególnie można powiedzieć, że szczególni uchodźcy, szczególni ludzie, gdyż są to młodzi ludzie, a więc uważamy, że no, przyszłość należy do młodych. I to jest w zwyczaju Rotarian, by stwarzać możliwości młodym ludziom do rozwijania swych pasji, ale przede wszystkim do pokonywania ograniczeń w zdobywaniu wiedzy. Podczas tego spotkania w Bisztynku w tym temacie padło wiele pozytywnych słów, zarówno ze strony darczyńców, jak i obdarowanych niejednokrotnie wzruszonych otrzymywaną pomocą. A ta strumieniami w ostatnim czasie płynęła od Rotarian. Jesteśmy w trakcie już kończenia grantu w wysokości 100 tysięcy złotych, a więc pomocy tutaj. Pomagamy tutejszym no około 20 rodzinom na terenie powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego, którymi się opiekujemy. I również jest to pomoc, staram się, wszechstronna, tak uważamy. Pomagamy w uzyskaniu mieszkań, w pomocy, w dofinansowaniu do mieszkań. Pomagamy w znalezieniu pracy. Jesteśmy na terenie Bisztynka, jeszcze raz powtórzę, a więc pan burmistrz wykazał tu bardzo ładne i bardzo szlachetne stanowisko, gdzie zaopiekował się ponad czy około 20 osobami, kilkunastoma rodzinami, którym na terenie Bisztynka pomaga i według zapewni pewno jeszcze będzie pomagał według potrzeb. Ja mówiąc o Bartoszycach, szczególnie też ukłon od razu do pana dyrektora szpitala Bartoszycach, pana Sławomira Wójcika, który na terenie Bartoszyc też bardzo miło i bardzo szybko zaopiekował się naszymi, że tak powiem, uchodźcami, którzy obecnie stali się też jego również uchodźcami. Troje lekarzy, których no tak złożyło się, tak życie potoczyło się, że zaopiekowaliśmy się w Bartoszycach.
pracuje na terenie Bartoszyc. Każde takie działanie to wpływ Rotarian na lepszą codzienność wielu osób. Czynią to w zgodzie z misją klubu, by być obecnym tam, gdzie potrzebna jest pomoc, gdzie wspólnie można zrobić znacznie więcej dobrego. Dlatego wszelkie działania Rotarian w regionie są tak mile widziane.